Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak zawsze nową lekcję religii w domu zaczynamy od powtórzenia tego, o czym mówiliśmy poprzednim razem. Po każdym pytaniu przypominam, że możecie zatrzymać na chwilę film i przypomnieć sobie, zastanowić nad odpowiedzią. Pytanie pierwsze. Jak nazywa się modlitwa, w której nazywamy Maryję kilkudziesięcioma różnymi określeniami i prosimy, żeby się za nas modliła? Ta modlitwa to litania, dokładnie litania loretańska. Pytanie drugie. W jakim miesiącu zazwyczaj odmawia się tę litanię? Najczęściej, najwięcej razy odmawiamy ją w maju, chociaż oczywiście można się modlić tą litanią przez cały rok. I pytanie trzecie. Gdzie, w jakich miejscach można się modlić litanią loretańską? Oczywiście można się modlić wszędzie, ale przez cały maj odmawiamy ją codziennie w kościele. Także jest zwyczaj odmawiania przy kapliczkach przydrożnych i oczywiście można się modlić tą litanią w naszych domach. Mam nadzieję, że z poprzedniej lekcji zapamiętaliście także to i wprowadziliście w życie, żeby starać się nie sprawiać przykrości innym ludziom przykrymi słowami, a za to mówić wiele miłych słów, które będą sprawiać innym radość. A dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o apostołach. Słyszeliście o takich ludziach? Jeśli nie, to dzisiaj wszystkiego, co potrzeba, się dowiecie. A najpierw zaśpiewam wam piosenkę. Słuchajcie jej uważnie, bo jest w niej dużo na temat apostołów i potem będę wam zadawał pytania. Sprawdzimy, ile zapamiętaliście, ile informacji wychwyciliście z tej piosenki. Kiedy Pan Jezus głosił naukę, całe tłumy uczniów chciały Go słuchać. Starzy i młodzi, panie i panowie, byli ciekawi, co Jezus im powie. O dobrym Ojcu, który patrzy z nieba, każdy mógł słyszeć, że kochać Go trzeba. Ale ze wszystkich, którzy Go słuchali, wybrał kilku takich, by Mu pomagali. Mała gromadka przyjaciół Jezusa zakłada sandały i w drogę wyrusza. Było ich 12 wybranych przez Pana, kiedyś rybacy, teraz święci tacy. Mała gromadka przyjaciół Jezusa zakłada sandały i w drogę wyrusza. Apostołowie wybrani przez Pana, kiedyś rybacy, teraz święci tacy. Mieli chodzić z Panem, pomagać Mu w drodze, innym opowiadać, co Jezus opowie. Gdy uzdrawiał chorych i gdy chleb rozdawał, jak chodził po wodzie i grzechy przebaczał. Szymon zwany Piotrem, Andrzej oraz Juda, dwóch Jakubów Szymon i Jan brat Jakuba, Tomasz i Mateusz, Filip i Bartłomiej, kogoś tu brakuje, kiedyś wam opowiem. Mała gromadka przyjaciół Jezusa zakłada sandały i w drogę wyrusza. Było ich 12 wybranych przez Pana, kiedyś rybacy, teraz święci tacy. Mała gromadka przyjaciół Jezusa zakłada sandały i w drogę wyrusza. Apostołowie wybrani przez Pana, kiedyś rybacy, teraz święci tacy. Wielki Piątek nastał, myśleli, że to koniec, bo widzieli Pana w cierniowej koronie. Ale już w niedzielę żywy przyszedł do nich, pokój wam.
martwcie się o nic. I nakazał, żeby w świat ruszali śmiało i opowiadali o tym, co się stało. Więc po wszystkich krajach Jezusa głosili, byśmy Go poznali i Mu uwierzyli. Mała gromadka przyjaciół Jezusa zakłada sandały i w drogę wyrusza. Było ich 12 wybranych przez Pana, kiedyś rybacy, teraz święci tacy. Mała gromadka przyjaciół Jezusa zakłada sandały i w drogę wyrusza. Apostołowie wybrani przez Pana, kiedyś rybacy, teraz święci tacy. No dobrze, to myślę, że uważnie wszyscy słuchali i możecie mi powiedzieć najpierw, kim byli apostołowie, zanim stali się apostołami, zanim poszli za Jezusem. Byli rybakami. Tak jest w tej piosence. Co prawda nie wszyscy byli wcześniej rybakami, ale wielu z nich właśnie tym się zajmowało. Drugie pytanie, druga taka ważna informacja, która była tam zawarta. Czy oni sami zgłosili się, że chcieliby zostać apostołami, czy też Pan Jezus ich wybrał? Wybrał ich Pan Jezus. To On wymyślił, że potrzebuje takich pomocników, takich przyjaciół i zaprosił do tego tych, których sam chciał. A ilu apostołów było? Było ich 12. Dowiedzieliśmy się także, czym zajmowali się apostołowie, po co właściwie Pan Jezus ich wybrał. Wiecie? Wybrał ich Pan Jezus po to, żeby Mu pomagali w różnych rzeczach, które robił dla ludzi, wtedy, kiedy ich nauczał, kiedy robił różne cuda, ale także uczniowie uważnie słuchali, uczyli się od Jezusa wielu różnych rzeczy i kiedy Pan Jezus później poszedł do nieba, to apostołowie rozeszli się po całym świecie i opowiadali innym o Jezusie, powtarzali Jego naukę, opowiadali o Jego cudach i przede wszystkim o tym, jak umarł i zmartwychwstał. A zapamiętaliście, jakie imiona mieli apostołowie? Przynajmniej niektóre z tych imion? Tacy byli apostołowie. Piotr, Andrzej, Juda, dwóch Jakubów, Szymon, Jan, Tomasz, Mateusz, Filip i Bartłomiej. A teraz, kiedy apostołów już nie ma na świecie, no bo przecież było to 2000 lat temu, cały czas na świecie są następcy apostołów. Ci, którzy zamiast apostołów teraz opowiadają innym o Jezusie i głoszą Jego naukę. Wiecie, o kogo chodzi? Są to oczywiście księża. Wszyscy tacy jak ja. My teraz zastępujemy apostołów. I tak jak oni chodzili po świecie i opowiadali ludziom o Jezusie, tak właśnie to robią teraz księża. Najpierw uczymy się, tak jak apostołowie uczyli się od Jezusa, poznajemy przede wszystkim Pismo Święte, w którym Jego historia jest opisana, ale nie tylko. I potem innym opowiadamy o nim. Wśród apostołów był też jeden taki, którego Jezus uczynił takim, można powiedzieć, szefem pozostałych apostołów, najważniejszym z nich. Był to Piotr. Święty Piotr. A czy wy chcielibyście być świętymi i być apostołami, opowiadać innym ludziom o Jezusie? Oczywiście nie trzeba być księdzem, żeby móc coś takiego robić. Każdy, kto
uwierzył w Pana Jezusa, kto został dzięki temu Jego przyjacielem, może, a właściwie nawet powinien opowiadać innym i dzielić się z innymi wiarą i miłością do Pana Jezusa. I tego bardzo serdecznie Wam życzę, a na dzisiaj to już koniec. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Szczęść Boże!